Witam w poniedziałek 23 lutego. Jak zwykle krótki komentarz wideo, w którym scharakteryzuję bieżącą sytuację techniczną WIG20 DAX-a S&P 500 i kontraktów terminowych. Dzisiaj dla odmiany takie średnioterminowe spojrzenie na wykres indeksu WIG20. Jak pamiętamy z moich poprzednich opracowań, eksponowałem nie tak dawno prowzrostowy średnioterminowy układ X, A, B, C, D z tą zależnością bardzo istotną AB równa się CD. Co prawda nie doszło do bezpośredniej konfrontacji w węźle popytowym 2202-2212, ale mniej więcej z tego rejonu bykom udało się zainicjować relatywnie silny ruch odreagowujący. No i niestety rynek utknął tutaj w okolicy korytarza średnioterminowej strefy oporu 2378-96. Według mnie ważna średnioterminowa właśnie zapora podażowa posiadająca wzmocnienie w postaci tej czerwonej median line i można stwierdzić, że dopiero przełamanie tej strefy byłoby takim stosunkowo wiarygodnym sygnałem technicznym korespondującym w bezpośrednim stopniu z tym prowzrostowym charakterem układu X, A, B, C, D. Sygnał negatywny w ujęciu średnioterminowym to powrót indeksu poniżej węzła 2271-2281. W takim przypadku spodziewałbym się ponownej konfrontacji starcia popytu z podażą w tym bazowym, kluczowym przedziale wsparcia 2202-2212. No i przejście na skalę intradayową, analiza kontraktów na WIG20. Tutaj niezmiennie od kilku tygodni ważną rolę odgrywa opór 2362-69, czyli strefa wytyczona na bazie zniesienia 38,2. Jak pamiętamy, dzisiaj wprowadziłem wątek dotyczący możliwości ukształtowania się na wykresie potencjalnej formacji A, B, C, D. Tak się składa, że projekcje tej symetrycznej struktury cenowej wypadają w korytarzu 2330-34. Tutaj przebiega również czerwona median line, więc dodatkowe wzmocnienie dla tego węzła. No ale jak widać, rynek konsoliduje się w okolicy strefy 62-69, więc niezmiennie w tym ujęciu krótkoterminowym przewagę techniczną zachowuje obóz byków. Kompletnie na razie nic z tego nie wynika. Na rynku mamy bowiem klasyczny trend boczny. No niemniej jednak, gdyby przy większych obrotach, z czym też jest generalnie ogromny problem na rynku kasowym, doszło do przełamania tej węzła 62-69, moglibyśmy mówić o pozytywnym dla posiadaczy długich pozycji sygnale zapowiadającym kontynuację ruchu wzrostowego i wówczas z możliwością bardzo szybkiego przetestowania poprzedniego szczytu, poziom 2387. Sygnał negatywny z kolei, to zanegowanie prowzrostowego układu A, B, C, D, ale by tak się stało, to węzeł popytowy 2330-34 musiałby się po prostu ugiąć pod naporem podaży. Kontrakty na dolara amerykańskiego. W piątek bardzo ciekawie zadziałał ten eksponowany przeze mnie korytarz 370,96, 371,58. Doszło tutaj do wzrostu aktywności podaży. Niemniej, tak naprawdę od pewnego czasu również konsolidujemy się w stosunkowo wąskim przedziale cenowym. Tak jak sugerowałem wcześniej, zapowiedzią możliwości ukształtowania się tutaj harmonicznej formacji X, A, B, C, D z projekcjami wypadającymi w węźle 357,56, 358,32 byłoby zanegowanie strefy 362,87, 362,97. Z kolei pozytywny sygnał to udana próba wybicia się kontraktów ponad przetestowany w piątek obszar cenowy 370,96, 371,58. Indeks DAX
Trudno w tej chwili tutaj poruszać jakieś nowe wątki, bowiem notowania indeks utrzymuje się ponad średnioterminowym węzłem Fibonacciego 10800, 10880. Przy pomocy zniesień Fibonacciego możemy stworzyć dość wiarygodny korytarz cenowy, takie lokalne wsparcie 10700, 10750 wraz z tą zieloną ML, dość silne wsparcie i uważam, że dopiero negacja takiej strefy skonstruowanej na bazie zniesienia 14,6 całego pokazywanego w tej chwili ruchu wzrostowego to pierwszy negatywny w ujęciu krótkoterminowym sygnał techniczny. S&P, próba przełamania stosunkowo wiarygodnego oporu 2103-2108. Jeśli by go udałoby się przedrzeć ponad ten opór, to byłaby to według mnie zapowiedź kontynuacji ruchu z możliwością przetestowania kolejnej strefy Fibonacciego 2135-2140 i na ten przedział zwróciłbym uwagę. Już nie tylko z punktu widzenia, ta strefa charakteryzuje się dużą wiarygodnością z punktu widzenia technik Fibonacciego, ale również górna, taka długoterminowa nawet linia kanału cenowego, czerwona median line, te elementy wzmacniają nam węzeł 35-40. Problemy natomiast, jeśli chodzi o kontynuację bazowego na razie scenariusza, czyli ruchu wzrostowego, wystąpiłyby w momencie przełamania wsparcia 2056-2061. To jest w tej chwili najbliższa, w moim odczuciu, wiarygodna strefa wsparcia i w przypadku nieudanej próby zanegowania przetestowanego w piątek oporu 2103-2108 i dodatkowo przełamania strefy wsparcia 2056-61 moglibyśmy mówić o stosunkowo silnym sygnale słabości. Dziękuję bardzo.